Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dark Wolf i zaczynamy kolejny odcinek z serii Let's Play Seadox Twitchy Zone. Pamiętacie, w ostatnim odcinku pokazywałem wam, jak się walczy z szkieletami, techniki, co powinny wam pomóc. No i tak jak obiecałem, w tym odcinku pójdziemy zwiedzać podwodne groty. Zanim wejdziemy, panowie, jak widzicie, to są kilka w całej wyspie. Niestety jest masę fejków. Więc musicie być ostrożni, żeby po prostu w szukaniu, więc radzę za każdym razem zapisywać, zanim wejdziecie do takiej groty, bo powiem wprost, raz mi się już zdarzył kiedyś bug, że po prostu wlazłem i nie mogłem więcej się z niej wydostać. No to my płyniemy. Oczywiście, jak widzicie, mamy tylko 60 sekund, żeby znaleźć wyjście. Niestety nie możemy przyspieszyć, jak pamiętacie, nawet kiedy myśmy mieli na Mystery Island, to samo też City Abandoned Ships. Mieliście po prostu tą samą okazję. Możecie wrócić pierwszym widoku, co wam może pomóc wam znaleźć wyjście czasami. Na szczęście pamiętam bardzo dobrze, gdzie one były. I pamiętam chyba prawie wszystkie, gdzie są fejki. Na przykład w tej grocie, gdzie jesteśmy, wiem, że jest jeden fake pod, i bug, który jest po prostu pod takim długą alejką. No i tutaj pamiętam, że tutaj jest jedno wyjście. Trzeba wchodzić do samego przodu, no i skręcić w prawo. Zaraz zobaczycie gdzie, chyba tutaj, jeżeli moja pamięć mnie nie myli oczywiście. Trzeba po prostu przekroczyć tutaj, zostało mi 10 sekund zanim umrę. Tak, jest mała dziurka. Grotto. Okej. Zwalniamy tempo, z powodu, że jak widzicie tutaj już są szkielety. A nie, i nie jest to, że ja nie chcę z nimi walczyć, ale po prostu w wodzie mi na to nie pozwala. Okej, udało mi się uciec. I tutaj mamy takie schodki lub takie wyjście. Oczywiście ja skorzystam z wyjścia z grotto. Aha, tutaj są jeszcze inni szkielety, co będziemy musieli ich dobić, więc po prostu skoro będzie i tak musieli się cofnąć. Czy tutaj mamy wejść, czy jeszcze za wcześnie? Nie, dobrze, wchodzimy. Aha, dobra, ja zapiszę przed walką. No i idziemy ich rozpieprzyć. Jest ich sporo, panowie, ale ja tutaj nie będę walczył, bo teraz przypominam, że to jest fejkowa. Wychodzimy stąd, bo jesteśmy tutaj za, o wiele za wcześnie. Drowned Cave. O co chodzi, panowie? Już przypominam, że tutaj będzie boss, który będę musiał walczyć. Oczywiście jest jeszcze za wcześnie na to. Potem wam wyjaśnię, dlaczego, kiedy będziecie oglądać. Więc na razie my się cofamy. Będziemy musieli skręcić na tamtą aleję w lewo i zwiedzić jeszcze kilka grot, zanim po prostu zaczniemy nasze akcje. I na razie my sobie wracamy. No i musimy wrócić na samą ludzką plażę, którą myśmy byli. Okej, 20 sekund, tam zdążymy bez problemu, tak już wiemy jak tam wrócić. Więc sobie na razie popływamy. I wiecie, tutaj mamy już oczyszczone, więc tutaj nie musimy się martwić, i tak musimy tutaj się cofnąć. I po prostu będziemy mieć potem mniej problemów. Okej. Okay. I oczywiście... Widzieliście to? No i oczywiście tutaj wrócimy o wiele później. Kurde, dostałem lekko. A mi się nie stało oczywiście, że tam straciliśmy lekko punkty. Jak widzieliście, oni schowali broń. A, dostałem znowu. O kurwa, ile ja straciłem punktów życia teraz. Okej. No i po prostu my się po prostu wracamy. Okej, selwa. I tak jak mówiłem, teraz zamiast iść prosto, po prostu musimy skręcić w lewo. A w prawo dopiero będziemy się bawić o wiele później. Znaczy tak z ciekawości, ile mam teraz na walkę? 58, 63. Okej, tutaj będziemy, mamy dwie gulice, to będziemy musieli iść. Na razie zaczniemy od prosto iść. Tak mi się wydaje, albo nie. Zobaczymy, no kurwa, przestańcie mnie walić. Selwa. A, to jest jeszcze jedna dżungla, to jest dopiero później. Więc na razie musimy skręcić tutaj. Za wcześnie przeszliśmy tam. Kurwa! Straciłem pół HP. No nic. I mamy harbor.
Ja wiecie, tutaj będzie masa szkieletów. Ja tutaj nie będę z nimi walczyć, to chcę zrobić na szybko. Więc zapiszę. No i pokażę wam, o co chodzi. Okej, okay, teraz oczywiście będziemy musieli trochę pochodzić. Najlepiej, gdyby się wam udało przyciągnąć wszystkie te szkielety. A zobaczycie dlaczego. Przyciągnijcie je cały czas do was. Niech one za wami chodzą. Potem one, jak widzicie, będą zwijać. O, na przykład teraz słyszeliście. Tutaj mamy kawałek fragmentu, co musieliśmy wziąć, jak słyszeliście. Jak widzicie, wszystkie teraz te szkielety są praktycznie, no nie nazwę sparaliżowane, ale po prostu są oddalone. Oczywiście my idziemy tutaj obok. One też powinny się teoretycznie za chwilę cofnąć. No i po prostu nam nie przeszkadzać w okradaniu skrzynek, które są schowane na okręcie. Jeżeli chodzi o zaktualizowane zadanie, zaraz wam pokażę, co tutaj jest. Jak ciekawe, czy one mnie dalej śledzą? Tak, muszę się pospieszyć. Zanim po prostu one się wydostaną. Oczywiście zwalniamy tempo. Albo nie jeszcze. Teraz zwolnimy tempo. No i trzeba jak najszybciej okraść wszystkie skrzynki, które tutaj są. Jedna. Uuu, ile złota. Oczywiście my się tutaj będziemy musieli cofnąć. Widzieliście, one się po prostu teraz uspokoiły. No i nie będą nam przeszkadzać. Chodzi mi o to, że to jest masę złota, który chciałbym wziąć. Czekajcie. Czy mógłbym spróbować taką akcję? Z ciekawości to zrobię. Tak, działa. Okej. Okay. Chipka. Okej. Okay. Teraz już mi nie jest potrzebna. Zabierzemy teraz innego oficera. Oczywiście wezmę Benjamin. I niech mi zabierze te ostatnie rzeczy, które tutaj są. Oczywiście ja spróbuję zostawić tutaj jeszcze więcej tego złota, co wszystko mam, bo ono mi będzie przeszkadzało, a oni po prostu będą to wszystko trzymać. A tak po prostu będę miał po prostu wolne ręce. Nie rozumiem tylko, dlaczego mam taki ciężar 200 kg. Tutaj też to mogę zostawić, chronometr to samo. Letter of credence, bla bla bla. A, skrzynki. Okej. No i teraz muszę go zmusić do wzięcia tego wszystkiego. To teoretycznie powinno mu się wszystko zmieścić. No, tak jak myślałem. Okej, oczywiście Benjamin, już mi nie jesteś potrzebny. Wszystko zabrałeś za mnie. No i gucio. Oczywiście zapisujemy, no i się stąd wychodzimy. Ciekawe, czy jeżeli bym przyciągnął jednego, to by mi wszyscy przyszli. Tak z ciekawości to sprawdził. Czy one działają razem? No, tak myślałem, wszystkie razem. Okej, wynosimy się stąd. Już mi nie są po prostu potrzebne, tylko ukradłem. I od razu, skoro... O kurwa. Zobaczmy, co zostało mi zapisane do dziennika. Lock. I baczmy. Znaleźliśmy Bay, znaleźliśmy takie jak ten, że to jest Santa Quiritina, została rozbita. No i teraz wchodzimy na drugą część, to tam co widzicie na przodzie. No i będziemy musieli szukać w cave'ie, który po prostu tam jest schowany. Kurwa, dostałem znowu. Okej, okay. Wchodzimy do cave. Nie trafił mnie, bajerosko. Cave. No jak widzicie, tutaj będą trochę jeszcze do sprzątania. No i zapisujemy. No i mamy następną zabawę. Oczywiście, ja na razie, panowie, przeskoczę tą. Bo nie będę mi się chciał pokazać wam tej walki. No i zaraz do was wracam. Okej. Okay. Już jestem, zabiłem ich. Tu nawet wystarczająco szybko. Nie wiem skąd te szkielety miały pistolet, którego nie używały. Musiałem użyć dwie potki. Już wam pokazuję. Mamy 14, 10, ten. Mam nadzieję, że wystarczą na to, co myślę. Ale mówiłem, że będę potrzebował masę potek. To powinien być chyba jeszcze jeden, jak pamiętam. I tak jeszcze nie skończyliśmy, bo będzie jeszcze gorzej później, powiem wam to wprost. Tak trzeba poszukać, bo tutaj ci, którzy grali w Pirates Karaibów, wiedzą, gdzie jest wyjście, nawet ja pamiętam dobrze. Oczywiście ja teraz idę specjalnie powoli. Widzicie, że mam ten Drone Cave, ale zanim tam pójdziemy, jeszcze sprawdźmy inne alejki, tak z ciekawości. Ale tutaj nic nie powinno być, jak moja pamięć mi pamięta. No, dokładnie. Nic tutaj nie ma. Oczywiście teraz będziemy musieli wejść, będziemy mieć znowu jakieś około 60 sekund. Ale zanim tam pójdziemy, oczywiście,
Ja zapiszę. No i płyniemy. Okej. Tu będzie o wiele trudniej, bo jak widzicie mamy znowu 60 sekund, ale miejsce jest troszeczkę większe, jak moja pamięć mnie nie myli. Albo nie, trzeba będzie wychać tylko prosto. Ale sami zobaczymy. Na razie płyniemy. I teraz pytanie brzmi, lewo czy prawo? Skręcimy w lewo. Miejmy nadzieję, że mój wybór jest poprawny. Tak, zostało mi trochę jeszcze czasu. Nawet jeżeli przyznaję, że chciałbym bardziej sprawdzić. O kurwa, to są te szkielety. Oczywiście zasejwujemy. Potem jeszcze wrócimy tam poprawić, zobacz co tam jest. I jedziemy z tym koksem. Zwalniamy tempo, jak zawsze. Zobaczmy ile tu jest. Dwie, chyba dwóch tylko. To też nie będę mógł tutaj walczyć bez żadnego problemu, jeden na jednego. Niech se podejdą. Tutaj będziemy jak zawsze się z nimi bić w taki sam sposób, więc... Ja, jest ich więcej. Dobra, to ja panowie zaraz wrócę. Jak tylko ich po prostu kropnę, więc zaraz... Okej, jestem. Już zabiłem. Niestety mam mało punktów życia. Myślałem, że będę miał więcej. Oby więcej tych szkieletów, kurwa, tutaj nie było. W zasadzie tutaj była jeszcze skrzynka, jak moja pamięć mnie nie myli. Aha, nie mogę jej brać. Dobra, nic. No i wychodzimy z tej cave. Black Shark. Zwalniam tempo. No i tak jak myślałem, będzie jeszcze tutaj pasę zabawa, gdyż żeby teraz dokończyć, widzicie, tam mamy okręt. Żeby dokończyć to wszystko, będę musiał ich wybić. Ale ja za chwilę, panowie, bo ja powiem wprost, muszę iść robić siusiu, więc zaraz zwracam. Okej, jestem. Musiałem się zeszać, jak już mówiłem. I słuchajcie, ja sobie teraz pomyślałem, dlatego że ja mam Loa, że chyba wezmę cipkę ze sobą. Tutaj powinna mi nawet dobrze pomóc. Mary, chodź ze mną. No i teraz, zanim pójdziemy dalej, będziemy musieli wybić cały ten... Aha, dobra, mam mały kłopot, że mojej cipki tu nie będzie. No dobra. Jestem wtedy zmuszony używać jedną dużą potkę. Bo zostało mi mało eliksirów. Właśnie tego się bałem. Jak widzicie, mam trochę tych, ale zostało mi tylko 13. Więc sobie poczekamy, aż się uleczymy i sobie ich po prostu powybijamy po całej wyspie. Oczywiście nie możecie, widzicie, tam jest złamany okręt, ale dopóki nie wybijecie całej wyspy, nie możecie tam po prostu wejść. Oczywiście zwalniamy tempo. Miejmy nadzieję, że przyjdzie mi tylko jeden, jakbym go strzelił. Tak, przyjdzie po jednym, dobrze. Wtedy będzie nasza gra o wiele prostsza. Nawet jeżeli powtarzam, że tutaj cipka by mi się nawet bardzo przydała. Aha, w ogóle im nic nie zadaje, widzę. I tutaj po prostu sobie powybijamy, jak zawsze. Chociaż dostaniemy za niego trochę doświadczenia walką bronią. Oczywiście mogę najpierw robić fintę, byłoby nam prostszej. No. I od razu walimy znowu krytykala. Po prostu kiedy jest rozkojarzony, najlepiej go walić, bo... Wtedy on dostanie, a my nie. Na przykład teraz, jak widzicie... Nie walnie nas, bo nie reaguje. Żegnam. I po prostu pierwszy ten. Oczywiście Tomb Lamp, co prawdziwie mnie chuj obchodzi. Tutaj prawdziwie można się schować w kilka miejsc, żeby... Zatłuc w wystarczająco prosty sposób. Tutaj powinien być tylko jeden. Oczywiście zwijamy wszystkich pojedynczo. Tak wtedy po prostu mnie nie drażnią. A tak po prostu z jednym sobie i tak dalej po prostu można ich łatwo wybić. Widzicie, po prostu wybijamy. On nawet nie może zareagować przed krytykalem. Oraz to jeszcze jak robicie combo, czyli z szybkim, to nawet was nie draśnie. Okej, drugi. Idziemy teraz na następnych. Mamy tutaj po lewej. Jedziemy z tej stronki. Znaczy wciągamy broń.
Zwalniamy chwilowo... Aha, muszę wydać na pistolet. Niech mi się załaduje chociaż jedna kulka. Wystarczy jedna kulka, żeby chociaż przyciągnąć jednego. To jak widzicie, oni są wystarczająco od siebie daleko, więc... Daje mi tą małą przewagę, którą po prostu mogę wykorzystać. Okej, teraz on musi podejść. Widzicie, on już ma o wiele więcej HP. Niektórzy będą mieć więcej, niektórzy będą mieć mniej. No chodź. Czasami się zdarzy, że one też się zbagują, jak widzicie, że nie będą chciały się ruszać. Wystarczy, że tylko podejdziecie do przodu. No i po prostu zaczniecie ich po prostu potem lać. Widzicie, że oni nie reagują wtedy już. Czasami zareagują, czasami musi być po prostu szybsi. Okej. Był szybszy ode mnie teraz. No i żegnam. Okej. Dziękuję. Okej, mamy następnych. Oczywiście przypominam, że próbujemy ich przyciągnąć od boku. Tam jest ich o wiele więcej. Więc tam będę musiał się troszeczkę z nimi pobawić. No i zajmijmy się tym. Skoro i tak jest najdalej od wszystkich. Więc mogę po prostu dalej użyć tej mojej techniki. To po prostu nawet dobrze działa. O! Kurwa! Sorry. Okej, teraz. Chociaż przy pierwszym fejku, żebyście mieli po prostu większe szanse. Oczywiście przypominam, że fejki nie są obowiązkowe. Po prostu to jest, żeby ułatwić grę. On będzie po prostu nas walił, a nas właściwie nie dotknie. Oczywiście przypominam, że to tylko działa, jeżeli gracie na jednego. Jeżeli jest ich więcej, niestety to nie działa. Okej, ten też jest sprzątnięty. Tam oczywiście dojdziemy o wiele później. Musimy sprzątać jak najdalej. Teraz pójdzie ten środkowy. Bo czym dalej, tym jest to lepiej dla nas. Okej, zwolnię tempo. Niech se podejdzie. Uff. Okej, teraz. Bo wystarczy nawet chociaż pierwszy stun. Także po prostu można było już go potem kopać. Widzicie, że on nawet nie może nam dojść bronią. Uuu. To było niebezpieczne już, przyznaję. Okej, teraz. Czasami jak wam nie wyjdzie, zróbcie to drugi raz. Nic wam nie zaszkodzi. Niestety i tak tracimy trochę tych punktów życia, bo trzeba po prostu się wyrobić. Czasami może szybciej wam zareaguje, czasami wolniej. A, był szybszy. Dobra, tu już go dobiję normalnie. 84. Hehehe. Okej. Straciliśmy mało tego życia. Ale na wszelki wypadek użyję jeszcze jedną potkę. Tutaj pójdziemy teraz pod tym. Bo się najbardziej opłaca go zestrzelić. I widzicie... O, właśnie tego się obawiałem, że będzie więcej. Jeżeli będzie ich więcej, niestety będziecie musieli z nimi walczyć. Tutaj jest jedna kryjówka, ale... Nie za bardzo efektywna. A tak po prostu, jak widzicie, jak szkielety same się biją ze sobą. Wystarczy, że po prostu zareagujecie szybciej. Sami nawet wystarczy coś takiego. Niestety staramy się nie być zbyt blisko. Widzicie? Ja po prostu trafił ze swojego. Zaraz po prostu uszkodzić nas. To jest właśnie jeszcze jeden sposób, co jeżeli macie ich więcej. Nie zawsze on działa. Trzeba po prostu zobaczyć kiedy. A czasami możecie naprawdę na tym po prostu zyskać. Tutaj niestety już mi się nie opłaca robić krytykali. Bo tutaj jest po prostu ich za dużo, no. Dopóki tamte po prostu nie walnie. Chyba, że dopiero teraz. Widzicie, że on jest zablokowany. I po prostu pozwoli nam na spróbowanie dobicia. Czy teraz, czy trafię go? Tak, trafię go. Musicie po prostu wyczuć moment, który po prostu wam pozwoli na niektóre
rzecz, inaczej po prostu was kopnie. Okej, tutaj użyję jedną potkę. Nie chcę jeszcze walczyć z tym większym, bo dlatego, że mi się bardziej opłaca mi zabić pierwszego tego malucha. Czyli się do niego podchodzimy. I on powinien mi tu wyjść. O, dokładnie o co mówiłem. Teraz idziemy tutaj po prostu po prawej. Nie trafiłem go. My fault. Okej, on jest zablokowany już. Więc mogę go teraz dobić. Widzę, że on już się tamten szkielet... No co jest? Kurwa, straciłem trochę. Trochę za bardzo się popchnąłem. Teraz tamten stoi. Czasami wam to wyjdzie, czasami nie. No, jak widzicie, trochę... To zależy wszystko od szczęścia. Okej, ten już jest trupem. Żegnam. No i teraz trzeba dobić tego, co oczywiście... Ja mi się najbardziej teraz opłacam. Kurwa! Czemu nie wlazła mi obrona? Nie wiem, dlaczego mi nie wlazła obrona, przyznaję wam. Panowie. Więc muszę wziąć jeszcze jedną potkę. No kurwa! O, teraz dopiero. Oczywiście mógłbym go szybciej bić, niestety nie mam energii na to. Możemy teraz? No kurde! O, teraz dopiero. Wolimy krytykala. I baniaka. Okej. Udało się. Niestety, jak widzieliście, było o wiele groźniej. Niestety jestem zmuszony użyć wina. Nie mam już spotek. Ile mi zostało ich? No właśnie, 9, 17, 9, 10. Jest źle. A jeszcze trochę mamy do oczyszczenia. Teraz musimy zająć się tymi. Niestety obawiam się, że oni też wyjdą w dwóch. Tu już mamy po grupach. Tutaj wyjdą mi w trzech na pewno. Ale na razie zapiszemy sobie, bo jak tylko naładuję trochę punktów życia. No i idziemy dalej. Okej, teraz zapisujemy. Wyciągamy broń. Spróbujmy zestrzelić, może nie wyjdą w dwóch. Nie, w dwóch przyszli jednak. Powtarzam, czasami to zależy od szczęścia. Czasami wam wyjdą w dwóch, czasami wam wyjdzie tylko jeden. Tutaj jest masę skrzynek, ale ja zanim... O. Tamten zablokował się. O, jakie szczęście. Czasami się zdarzy, że jakby jesteście trochę daleko, oni po prostu was zostawią w spokoju. I możecie po prostu bić się nawet z nimi. Dobra. Walnij mi ponownie. Ma za swoje. Okej. I możemy sobie po prostu powalczyć z jednym. Nie zawsze to działa. Też trzeba mieć czasami szczęście. Prawie 200. Jaki ładny cios mi wyszedł teraz z krytycznego. Okej. I... Bang. 219. Kurde. O, ile pistoletu. No i teraz możemy dobić po prostu sobie tamtego. Bez żadnego problemu, a życia, jak widzieliście, nie straciłem. I zwalniamy tempo do 0,5 jak zawsze. Okej, jeszcze raz mi walni. Okej, teraz używamy. No i go pieprzymy. Dostał krytykala. Chodzi panowie, że jesteście szybsi od animacji, to czasami możecie szybciej na tym po prostu wykorzystać tę tu okazję dla was. No i ostatni cios. Żegnam. Okej. Pożegnaliśmy nawet jego. Zobaczmy, jak stoimy z HP. Zobaczmy, ile mamy. No, straciliśmy tylko 10 HP, więc naprawdę jest dobrze. Teraz tak, musimy sprzątnąć teraz tych innych. Tutaj, jeżeli zaatakuję, przyciągnę 4. Tutaj przyciągnę 2. Nie, 3 bardziej, ale możemy zawsze wykorzystać sam fakt, co użyliśmy wcześniej. Okej, chodźcie. Że jak troszeczkę pobiegniemy, one nie będą aż tak nas śledzić. Okej, jeden zwinął. Mamy tylko 2. Chyba już mamy... Aha, jeszcze mamy tylko 2. Okej, zwolnimy tempo. Nie chcą tak się coś się bawić, no.
Jak przyznaję, że ja wolałbym walczyć tylko z jednym, ale... Ktoś założył broń. Aha, odblokowałem tamtego. No, czasami też się to zdarzy. Pobiegnijmy trochę. Okej. Kurwa, niepotrzebnie zwinąłem broń. Aha, dalej mamy dwóch, dobra. Nie będę się już mocił z nim. Jeżeli dobijemy ich obu. No niestety, czasami... Podwójny krytyk, ale im nie wyszedł. Ale mi niestety nie wyszedł atak, jak widzicie. Tamten się zablokował. Kurwa, pół HP mam. Zawsze tak jest, kurde, jak się walczy z więcej niż... niż dwóch. Cięć, nawet więcej niż jeden, tak prawdziwie. Okej, ten jest zablokowany jeszcze przez sekundę. Kurde, wyszło mu ten. Uratował mu dupem. Będzie się to zdarzało, niestety. No podejdź. No i sam dostał. Mam nadzieję, że tamten nie zdąży. Niestety zdążył. Użyjemy jeszcze jedną potkę. Okej, dobijamy go. Teoretycznie już nie żyję. Dostał, ale troszeczkę późno. Okej, no i teraz został nam ten ostatni. To trzeba go po prostu wybić. Oczywiście nie mówimy, że to jest ostatni, bo dlatego, że jeszcze tam było ich więcej. Okej. No i... Okej, żegnaj. Okej, ten jest z głowy, jak widzicie, trochę rzeczy zbieram z tych trupów. Nie wiem skąd one wszystkie to mają. Trupy nigdy nie noszą biżuterii, jak pamiętam. No i trzeba jeszcze poszukać tamtego, bo było ich trzech, a zabiłem praktycznie dwóch. Okej. O, właśnie o ciebie mówiłem. Siema, stary. Przysierć po ciebie poszła. Okej. Okej, no to dobijamy go. Bo był szybszy tym razem. No co jest? Krytykal. Okej, zdążyłem ochroną. Kurwa! Co jest ze mną? Nie mogę go trafić porządnie. O, 200 dostał prawie. Chciałem, żeby widzieć takich więcej tych komb. No, no chcę zdychać czy nie nareszcie? No, nareszcie. Straciłem trochę tego życia. Boję się, że będę musiał mieć jeszcze jedną potkę. Zobaczmy, ile ich tak naprawdę zostało. Tam już wszystkich oczyściliśmy. Zostało ich 4. To oczywiście, jak chcę ich załatwić pojedynczą. Dobra, zapiszę. I walimy na nich. Zwolnimy tempo, jak zawsze. Pistoletem powinno mi się udać wyciągnąć tych. I zmusić dwóch. Jeszcze mnie śledzą. Okej, trzeci. Ale nie czwarty. Okej, możemy teraz ich dobić. No i dobijamy gnoja. Czy się nie pozwalamy mu na robienie dziwnych akcji? Tak już mnie drasnął. Ale tak po prostu, jak oni są oddzieleni, mi daje po prostu tą przewagę.
Ale oberwałem. Dobra. Jeden poszedł. Jeszcze nie biorę potki. Okej, ten teraz podejdzie. Jak widzicie, prosto idzie. Dostaliśmy oboje. Chyba teraz będę mógł z nimi normalnie walczyć, bo widzę, że damage jest wystarczająco dobry. Oczywiście muszę wziąć potkę, bo ja za chwilę zginę. Widzicie, że 27 już robię, 44 za praktycznie normalne ataki. Oczywiście to jest racja, że ja mógłbym ich wybić o wiele wcześniej. Ale tak, to już mogę sobie wtedy pozwolić. Okej, 79. Aha, znowu pistolet. Bardzo przydatny. Okej, teraz został mi tylko jeszcze jedna osoba. Kurde, myślałem, że dojdę nią kulką. Trzeba będzie chwileczkę poczekać. Okej, mamy już czas. Tak jak sądziłem, dwie przyjdą. Okej, jeden zwinął, drugi nie. No to teraz walimy w go. Teraz jak widzicie, z damage'em mogę sobie na to pozwolić. Na prostu w taki sposób walenie go. Okej. Widzę, że oni już nawet już nie potrafią reagować. Praktycznie. Okej, i jeszcze jeden cios. A, jeszcze jeden? Okej. Jeszcze jeden? Lol, okej. Żegnam. No i został nam teraz ten ostatni, którym teoretycznie mogę go nawet już zabić. Tutaj. Czy uda mi... Dobra, docisnę się normalnie. Jak widzicie, animacja pozwala mi na szybsze dobicie, bo wrzucam się w ochronę. Tutaj nie za dobrze to zrobiła Akella, przyznaję. Bo ja wtedy mój atak nie cofa się, a tak prawdziwie idę po prostu sobie do przodu i go po prostu walę. Okej, zostało zapisane zadanie, żeś zaktualizowane. Zabieram oczywiście. I no i zobaczmy, co zostało nam zaktualizowane. Ohaj. No i po prostu będziemy musieli tutaj troszeczkę poszukać. Oczywiście wiem. Okej, tu jest potrzebny klucz. Tutaj będę zbierał, oczywiście zapiszę. No i zbieramy ze skrzyń. Kurde, ile złota. Czekajcie. Czy mogę mieć oficera, co by mi pomógł w zbieraniu tych rzeczy? Niestety nie. Szkoda. Będę musiał tutaj wrócić kilka razy. Tutaj, patrzcie, ile skarbów. Panie. Ja pierdziczę, jak ja chciałbym teraz to wszystko zabrać. Są. Tylko, że niestety na jeden cynk na to nie liczę. Zobaczmy, coś tutaj jeszcze jest. A, następne skarby. I to, kurde, wiecie, ile to jest pieniędzy? Okej. My oczywiście teraz musimy wejść na okręt. To tutaj powinien wejść wejście dla mnie. Tak, dokładnie pamiętałem nawet. Zniemy do jedynki. Okej, no i jesteśmy w okręcie. Trzeba będzie znowu. Tutaj pod drugim kącie chyba nic nie ma, jak moja pamięć mi nie myli. Nie można było wejść. No i trzeba będzie tutaj. Okej, zapisujemy jeszcze raz. No i wchodzimy. Jestem, panowie, ale ja się okazuje, że mam 30 minut, więc ja tutaj zakończę ten odcinek, zanim wam pokażę, co się będzie działo. Ja dziękuję za uwagę, ja mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. No i zobaczymy się w następnym odcinku. Siemanko!